Cześć, tutaj Reynevan. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie może sklepem jakimś, tylko nie tym na Brouwerze, bo on jest bardzo dobrze znany. Zróbmy sobie talię na potwory. Wczoraj na poroladerze przeciwnik właśnie grał fajnym sklepem na potworach. Jeśli widzieliście ten wczorajszy odcinek, to na pewno widzieliście jakie on tam miał zagrania. Spróbujmy sobie zrobić jakąś podobną talię właśnie, bo to było dosyć ciekawe. Nie pamiętam, co on tam dokładnie grał, natomiast mniej więcej sprawdźmy, co my możemy zagrać. Na pewno Gels, tak? Jeśli gramy sklepa, no to musimy mieć tego Gelsa, żeby zwiększyć sobie szansę na dobór sklepa. Co tam było jeszcze grane? Prządka, to jest właśnie fajna opcja, żeby ją grać, bo możemy sobie do niej na przykład grać w Archespora, a ten sam Archespor za 7 punktów grany to jest dosyć słabe tempo, więc weźmy sobie też tą Prządkę i tam był chyba Jaskier, o ile dobrze pamiętam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ze srebrnych kart to były na pewno grane Wiedźmy. Tego Ozrela też na pewno trzeba będzie brać. No gdzie jest ta wiedźma? Trzecia. Jest ta gruba. I przeraza, tak? I teraz brązy. To ten bies będzie pod gula, więc może od razu weźmy sobie gula. To też jest fajne i to, więc od razu pogody dobierzmy odpowiednie. Tak i mróz. Do Dagona bierzemy oczywiście Mglaka. Reset. Będziemy mieli dwa. Jeden z Morwóda, drugi z Kuruliszka. Archespora. To jest 9. Mglaka. Co byśmy mogli tutaj jeszcze zagrać? Rekon. Do Rekonu fajna by była Tris na pewno. Ale zobaczmy, jak się będzie ta wersja spróbować. Jakie by tu jeszcze można było karty zagrać? Weźmy cyklopa, żebyśmy mieli jakiś removal. Może weźmy tego potwora, co sobie strzela, to było to, tak? Wiwerno. No zawsze to jakiś play za 11. No właśnie nie wiem, czy chce to Barbegazi. No, w tych potworach nie ma jakichś super kart właśnie. W takim wypadku trzeba by było brać gryfa. Dobra, weźmy, zróbmy taką wersję z gryfem. I może z DAO. Tu mamy Ozrela. Chociaż się ta Prządka... Nie, weźmy Tris. Weźmy Tris. Nie wiem, ten Morwód jednak. Co moglibyśmy grać zamiast Morwóda? Na przykład na Kurata. Ale to jest wersja, która jest często grana, nie chcę taką grać. Identyczną. Jakby sobie na przykład Goliata wziąć na finish. Też spoko zagranie. Tu Syrenę już wzięliśmy. Tak, Syrena jest. Przecież Morwód może duże punkty robić. Dobra, spróbujmy z tym Morwódem. Zobaczmy, jak to będzie działać. No co, zamiast Morwóda moglibyśmy na przykład grać Goliata. Prawda? Albo Wader Makara jeszcze. Chyba dobrze zrobiliśmy, że zagraliśmy tego Morwóda. No i jaki mulligan? Nie chcemy na pewno więcej niż jednej wiedźmy. To jest zrozumiałe, 0 goldów mamy. I tak, wyrzucamy blask księżyca, wyrzucamy mróz i mglaka, tak? No, chociaż ten jaskier. Czyli to jest jakaś pożerka na spamie jednostek, tak? Może w takim wypadku od razu zagrajmy mróz. Okej. No, potencjalnie fajnego Morwóda. Ale my w tym momencie chyba... Jeszcze nie... Myślę, że jeszcze będzie lepszy cel pod Morwóda. Zagrajmy na razie tak. Okej. Teraz się będziemy odsypywać teraz z tych kart, których nie chcemy. Okej. Staram się tak grać, żeby w razie czego przebić go jedną kartą. Finisher potencjalny. To będzie bardzo nieduże tempo. Natomiast nawet z tym DAO nie mam za bardzo... Nie, zagrajmy jaskra. Mam złe przeczucia. Zagrajmy Archespora. To teraz dograjmy tego DAO. Dobrze, już chcę pasować. Jesteśmy w miarę odcedzeni. tych takich niechcianych kart. To też jest niechciana karta, to jest chciana karta. No i doszedł sklep. Więc może jeszcze na razie zacznijmy tak. Już nie możemy dostać żadnych słabych kart. Się zastanawiam, żeby może zjeść tego mglaka. Ale nie, zagrajmy tak. Ja chcę mu tego szpiega wrzucić, tak żeby on mi go nie mógł oddać. Pozbywam się teraz mocnych playów. Natomiast no chcę się tutaj jeszcze przewinąć. I tu mamy po prostu 11 punktów. Tu mamy 6. Keiran był za ile? Za 5. To jest to samo. Czekam na jego wrana, żeby mu pod ryj wrzucić. Tutaj szpiega. Mogę też spróbować zagrać sklepa w kartę, tak? To też jest nasza kolejna opcja. Gryf jest słaby. Zobaczmy, czy sklep siądzie w kartę. O, super. Teraz może zagrajmy sobie to, bo to jest naprawdę słaba karta. A się ten gryf jest cienki i ten DAO też. Muszę to zmodyfikować na pewno. Teraz chciałbym zlikwidować jego carryover. Zróbmy to w ten sposób. Okej. Teraz w ogóle nie bolało. Mogłem tego gryfa tu wrzucić, nie pomyślałem. To jest 24 punkty, prawda? A nie robię 24 punkty. Tutaj mamy 10, czy 20, no Chyba muszę dopasować. Jakbym rzucił tego gryfa, mógłbym dograć tą kartę. Bies jest słaby. No, Rekon jest potencjalnie lepszy. Zjedzmy mu szpiega, zanim on go zje swoim jakimś gulem. To jest po prostu potencjalnie lepsza karta. No to win. A jak widzieliście, udało się wygrać. Natomiast tam zrobiłem duży błąd w drugiej rundzie, że nie rzuciłem tego gryfa w ten rząd z księżycem, no bo by sobie tam jednak te punkty robił. Tak właśnie się zastanawiam tutaj nad tymi kartami. Można by było coś tu pozmieniać, bo ten DAO jest taki sobie. Tak naprawdę jeśli nie mamy na ręce gryfa albo cyklopa, to on nie robi żadnych punktów. No, Morwód się sprawdził, więc może jednak... Ja chyba będę grał tego Morwóda w tej wersji. Także jeśli wam się filmik podobał, dajcie lajka, zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!